Jest niedziela, 8 listopada, a z tego szczególnego miejsca chciałbym Was serdecznie zaprosić do kolejnego odcinka Espresso to Fly. W listopadzie w szczególny sposób pamiętamy o tych, którzy odeszli już z tego świata. Modlimy się za zmarłych, przychodzimy na cmentarz do naszych bliskich, prosimy Pana Boga o życie wieczne dla nich. Ostatnio przeczytałem taką ciekawostkę, że takie miejsce, jak tutaj widzicie za mną, czyli cmentarze, nazwano nekropoliami. Nekropolia to znaczy miasto umarłych. Dopiero jak przyszedł Jezus i no właśnie wiemy, umarł, potem zmartwychwstał, obiecał zmartwychwstanie, to chrześcijanie, doświadczając tej treści, nazwali takie miejsca koimeterion. Z tego właśnie koimeterion bierze się to słowo cmentarz, a to koimeterion pochodzi z czasownika koimao, to znaczy spać. A grobowce chrześcijanie nazywali kubikula, czyli sypialniami. Są sypialnie tutaj za mną. To jest, no właśnie, miejsce, gdzie ludzie poszli na spoczynek, na drzemkę, można powiedzieć, na krótki sen. I tak sobie pomyślałem, ta perspektywa całkowicie zmienia postać rzeczy, bo przecież każdy z nas, kiedy ma taki trudny dzień, nawet czeka na tą chwilę, aż wreszcie będzie mógł pójść spać, odpocząć po trudnym dniu, nabrać na nowo siły. I jak idziemy spać, to mamy taką świadomość, że nie będziemy spali zawsze, tylko że no właśnie, za kilka godzin znów się obudzę i nowy dzień nastanie i zacznę może dużo lepszy dzień od tego, który był. Chrześcijanie patrzyli właśnie w taki sposób na te cmentarze, na te sypialnie, że idą na chwileczkę spać po to, żeby obudzić się do nowego życia. I popatrzmy dzisiaj w drugim czytaniu. Święty Paweł mówi, przypominam wam, żebyście się nie smucili jak ci, którym brak nadziei. Tym, którym brak nadziei, tym, którzy myślą, że jak już ktoś umarł, to już koniec. Już go nigdy nie zobaczę. Święty Paweł mówi, nie macie się tak smucić jak oni. Wiadomo, smutek zawsze jest, jak ktoś odejdzie, ktoś bliski. Ale my mamy mieć taki smutek, który jeszcze głębiej w sobie ma nadzieję, radość, że ja tą osobę spotkam, że to wszystko nie jest jeszcze zamknięte. Jak ktoś poszedł spać, to pewnie niebawem się obudzi. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Wierzysz w to?